Hej, cześć, siemano widzowie, witam was wszystkich, widzowie, bardzo widzowie, serdecznie w kolejnym widzowie, odcinku na moim kanale z gry GTA 5. I teraz tak, ej, co jest? Zawinęli mi moje auto. A to sobie o, kurde. A sobie zrespi jakieś. I tak, teraz to, bo w ogóle tak, tak, chciałbym pokazać widzowie kilka widzowie fajnych widzowie ciekawostek z GTA 5, o których prawdopodobnie mogliście nie wiedzieć, albo i wiedzieć, bo ta gra ma już w tym roku już ma 11 lat. GTA 5 już ma i prawdopodobnie może i wiedzieliście, a może i nie. I, więc tak. No a teraz w ogóle widzowie czekamy na grę GTA 6. I GTA 6 ma niestety wyjść w 2025 roku. A czemu widzowie powiedziałem niestety? A temu widzowie, że musimy widzowie czekać jeszcze widzowie rok do premiery GTA 6, więc no niestety te widzowie trzeba widzowie poczekać, zanim GTA 6 wyjdzie. A teraz widzowie obecnie mamy GTA 5 i tak, i przedstawię wam właśnie tych kilka ciekawostek. A ja widzowie bez widzowie zbędnego przedłużania i pierdzielania o jakichś tam pierdołach zaczynam widzowie ten odcinek. A więc tak widzowie, pierwszy widzowie taka widzowie ciekawostka tyczy się widzowie dokładnie drugiego z protagonistów GTA 5, a dokładnie to, no zatrzymaj ten procesor głupi, no, a dobra, opresor, dobra. I tak widzowie, normalnie to tak. W tym widzowie, jak widzowie domu, na suficie jest widzowie szklany dach. I tak widzowie. I teraz widzowie, zapamiętajcie go dobrze. I teraz to ja wam widzowie pokażę, bo logicznie, tam dach widzowie powinien no być, nie? Ale patrzcie widzowie, co zamiast tego dachu jest. Patrzcie. A to jest? Gówno jest, no trzeba. Wiem, widzowie, przepraszam za moje słownictwo, ale powiedzcie mi widzowie, jakim to widzowie leniem trzeba być, aby nie zadbać widzowie od takiego. Tak i tak widzowie. Ja widzowie rozumiem, że twórcy gry może nie wiem, albo widzowie zapomnieli, czy coś, no ja rozumiem, ale no widzowie. No słabo widzowie, wie, to wygląda. Kiedy widzowie, w środku widzowie domu, widzowie, jest dach, a na zewnątrz nie ma. No wygląda to widzowie średnio, ale dobra widzowie. Ale dobra widzowie, wie. Nie wszystko widzowie może być idealne, więc no. Więc niestety widzowie trzeba to przeboleć, bo no bo nic widzowie, a tu już nie poradzimy. O. I tak widzowie. Wie. Jak widzowie wiecie, pierwszą misją w tej grze GTA 5 to jest to widzowie misja prolog. I w tej widzowie misji jaliśmy tym oto widzowie autem. I autem widzowie zaśnieżonym. I teraz to ja wam tutaj pokażę. Kurde, gdzie ja zajechałem? Dosyć nisko zajechałem, ja chcę do Paint Spray. Ponieważ tak, kiedy widzimy tym autem, widzę do Paint Spray. O tu. O. To zobaczcie widzowie, co się widzowie stanie. Zaraz wam pokażę. Tylko ja się tam tutaj przeleportuję. Ponieważ. Kurde!
O, dobra jest. Udało się. Więc teraz tak. Zobaczcie tutaj jaki bieg. Kiedy widzę, widzimy tym autem do środka. To zobaczcie, do pani spray. To wiecie, widzowie, co jest najlepsze? Zobaczcie na to, widzowie. Auto, widzowie. Posiadam, widzowie, cały dostępny tuning. Tuning. Zobaczcie. Zobaczcie, widzowie, na to, ile tu jest w ogóle, widzowie, rzeczy. Normalnie, widzowie, wie masakra. A jeszcze jedno, zobaczcie, widzowie. Możemy tutaj też kupić limuzynowe szyby. I zobaczcie, widzowie, na to. Śnieg, widzowie, znika, ale tylko, widzowie, ale tylko, widzowie, na zewnątrz, ponieważ, zobaczcie, widzowie, kiedy widzowie, wy widzicie, kiedy widzowie, przejdziemy na tryb pierwszoosobowy, to zobaczymy, że śnieg stał się, że śnieg stał się, widzowie, po prostu czarny, I kiedy widzowie wewnątrz, też się widzowie dobrze wpatrzymy, to można. I można, widzowie, to zobaczyć nawet, widzowie, wewnątrz, tylko trzeba, widzowie, dobrze się wpatrzyć. A widzicie, widzowie? Tutaj. Normalnie nie, co prawda teraz. Co prawda ja, widzowie, teraz tu, widzowie, powybijałem te szyby, ale tak seria, widzowie, jest. I to jest, widzowie, nie tylko, ponieważ ja, widzowie, użyłem, widzowie, specjalnego moda. On nazwie, widzowie, Car Spawner, link, widzowie, do tego moda będziecie mieli w świętym komentarzu. I zobaczcie, widzowie, widzowie, auto jest widzowie, w zakładce Original Game, następnie z nim w zakładce terenowe. I to auto nazywa się D-Class Rancher XL. O, proszę bardzo, widzowie, i to jest, widzowie, auto z prologu. Ale słuchajcie mnie, widzowie, bo to widzowie, nie wszystko. Mamy także, widzowie, auto. Cicho mi być tym gównianym radiem. Ponieważ, zobaczcie, widzowie, na to. Mamy też, widzowie, takie ośmiorone auto. I zobaczcie, widzowie, tego, widzowie, auta. Auta, nawet, widzowie, nie można go, widzowie, modyfikować, bo nawet go, widzowie, nie wpuszczą do garażu. Mało tego, widzowie, zobaczcie, widzowie, na to. Zaraz coś wam, widzowie, pokażę, tylko znajdę to auto. Gdzie one było? O, patrzcie, widzowie, limuzyna, ale zaraz. Nie to. Kurde, gdzie one było? Kurde, zaraz, nie. Czekajcie, widzowie, zaraz je, widzowie, znajdę wam. Nie, zaraz, nie. Kurde. Czekajcie, zaraz, nie, bo sobie to nie. No co jest? Kurde, on tu, kurde, co jest? On tu gdzieś, widzowie, było, a teraz nie ma, czekajcie. O, w końcu, widzowie, o, spójrzcie, widzowie. W końcu, widzowie, wiem, mam. Okazało się, widzowie, że to auto, że to auto nazywa się, widzowie, się widzowie, ASEA. I tym autem, widzowie, jechaliśmy, widzowie, natomiast w misji koniec wojennej ścieżki. I zobaczcie, widzowie, na to, bo tutaj, widzowie, to auto, widzowie, też, widzowie, wpuszczą, widzowie, wie, do garażu. Ale zobaczcie, widzowie, na to, to auto, widzowie, posiada, widzowie, tylko, widzowie, trzy, widzowie, opcje tuningu, czyli dokładnie. I zobaczcie, widzowie, to auto, widzowie,
już widzę od początku ma widzę kuloodporne koła i można też widzę zmienić kolor świateł, który się widzowie nie zmieni. O nie, jednak się zmienia. Oraz jeszcze widzowie zestawy neonowe, które nie działają. Tak widzowie. Zobaczcie widzowie. Kupiłem widzowie zestawy neonowe, ale niestety te widzowie nie działają. Jak widzowie widzicie, więc no cóż, widzowie. W tym aucie widzowie. Zbyt dużo widzowie nie można sobie potuningować. Czy wiecie, że w GTA 5 istnieje normalnie? Istnieje auto. Istnieje widzowie auto kategorii Muscle, czyli Muscle o nazwie Rainer, tak. Tylko że tak widzowie, paka. I patrzcie widzowie, wygląda normalny Rainer. A tak widzowie wygląda złomy Rainer. Czekaj, co? Zobaczcie widzowie na to. Tak oto widzowie wygląda widzowie ze złamany samochód Rainer. I tak. Co on widzowie w sobie zawiera? Otóż, jak widzowie widzicie, jest on widzowie zesamowany, ale da się widzowie, nim jeździć, tylko postać widzowie nie otwiera drzwi, tylko magicznie przez nie przenika. I autem widzowie normalnie widzowie da się jeździć, mimo widzowie, że koła się nie kręcą, to auto jest widzowie w 100% sprawne. Sprawne, co zaraz wam widzowie je pokażę, że tylko muszę tu jest widzowie Los Santos Customs. Muszę tam się widzowie przeleportować. Łapajdy, dobra, jesteśmy. I teraz zobaczcie widzowie na to. Normalnie widzowie brama się widzowie otworzy i normalnie widzowie można widzowie to auto stuningować. Co zaraz wam widzowie pokażę, co naprawdę muszę go naprawić, bo on miał pociski. I zobaczcie widzowie na to. On widzowie tak samo ma widzowie dostępny pen tuning. I co prawda tak widzowie, neony u niego nie działają, ale za to możemy widzowie zmienić mu kolor, tylko kolor widzowie zmieni mu się widzowie po części. A ta tutaj widzowie, jak widzicie, reszta dalej widzowie będzie taka widzowie, no zardzewiała, no nie? I tak, mamy widzowie, tutaj też jeszcze w tym aucie, nawet widzowie i turbo. Tylko chwila widzowie, gdzie to było turbo? Bo ja już widzowie nawet nie wiem, dobra, wiem widzowie, że to jest. Że to zabrzmi dziwnie, ale to prawda. Dobra, czekajcie, pokażcie mi tu, gdzie tu jest ogólnie w pojeździe. Gdzie tu jest turbo? Jak ja chciałbym sobie odpalić turbo. Niby gdzie tu jest turbo. Ja chcę turbo! Czy wiesz, że jeszcze... Czy wiesz,
czy wiesz, że nawet w GTA 5, czekajcie widzowie, bo ja muszę, znaleźć tutaj policję. Dobra, teraz mnie nie ścigacie, zmniejszamy pościg, i patrzcie widzowie na to, jeżeli widzowie GTA 5 przy policji, to zaczniemy, ale kim była moja wina, chłop mi się stanął, jechał i mi się zatrzymał, to jak ja miałbym się niby zahamować, ale dobra. Patrzcie widzowie na to. Jeżeli widzowie w GTA 5 obok widzowie policji zaczniemy widzowie palić gumę, co zaraz wam pokażę. Kurde, no Jezus Maria, no kurde, oni muszą, teraz się robi korek. Dobra, jest widzowie zakorkowane. To jeżeli widzowie obok, czemu to świata są teraz rozdzielone, no. I jeżeli widzowie obok nich zaczniemy palić gumę, co zaraz wam pokażę, no. O chłopie, stań! Gdzie jest zielone światło? O, tam jest zielone w końcu. Zobaczcie, widzowie. Jeżeli widzowie, zaczniemy widzowie obok nich palić gumę, to na początku widzowie ostrzegą nas. Ale jeżeli to widzowie olejemy, to zaczną widzowie nas strzelać i nas widzowie gonić, więc jak widzowie widzicie, policja w GTA 5 wcale się nie pierdzieli, tylko widzowie na grubo lecą. No, czekajcie widzowie. Tylko jeszcze, dobra, bo ja chcę jeszcze Neverwanted, już nie chcę tej policji. Kurde, gdzie to jest Neverwanted? Gdzie to jest? Dobra, to jest. Teraz tutaj są te levely, ja to zmieszam i gdzie to jest? Gdzie jest zaraz? Gdzie jest Neverwanted? Ja nie chcę tutaj, kurde, tej policji. Gdzie tu jest Neverwanted? No ja chcę... Wyłączcie mi tą policję, teraz... O! Tu jest Neverwanted. Czyli jestem ślepy, jak widać. Dobra, nie, no ja je zrobię. Także, no widzowie... Wie... Ja widzowie mam widzowie nadzieję, że ten film wam się widzowie spodobał, a jeżeli tak, no to zostawcie widzowie, łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo mi wtedy będzie mi widzowie miło. Jeżeli oczywiście chcecie widzowie więcej widzowie filmów z GTA 5, pamiętajcie widzowie o subskrypcji, naprawdę. Dajcie widzowie tego suba, please, dajcie widzowie tego suba, bardzo mi widzowie będzie miło, jeśli dacie suba i łapkę w górę, a ja się widzowie z wami żegnam, na razie, siema, elo!